wyciągnęli panowie Witowie tutaj no, fundamentalnych kwestii dotyczących powodzi, w ogóle gospodarki wodnej, w tej przestrzeni zwłaszcza rolniczej, wiejskiej. Proszę Państwa, no, wszystko jest dobrze, dopóki nie przyjdzie tak zwany mądry dom. I wtedy rzeczywiście zaczynają się dramaty. No my od lat, to nie chodzi o to, że ja mówię, to nie ja, to kolega, tak? Ale od lat monitorujemy, prosimy, żebyście, ja pewnie cały mam sekretarkę odpis do różnych wojewodów w przeciągu tych ostatnich 9 lat, jak jestem marszałkiem. I co roku wnioskuję o zwiększenie nakładów na gospodarkę wodną, na gospodarkę przeciwpowodziową, bo są to rzeczywiście zadania zlecone, rządowe. No, ale ciągle otrzymujemy tych pieniędzy mniej. No, dopiero jak jest trwoga do Boga, tak, powódź, no to wymusiło jakieś środki, ale one są głównie teraz skierowane na naprawę wałów, które zostały poprzerywane, prawda, i naprawę urządzeń, które zostały zniszczone. I to jest wielkie wyzwanie, ja myślę, na najbliższe kilka lat. Tak tutaj stają bardzo zmieniane poglądy i wydaje się, trzeba znaleźć jakieś narzędzie, również w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich i środków europejskich, żeby tym się na serio zająć. Absolutnie się zgadzam co do spółek wodnych, bo oczywiście są nieliczne obszary, gdzie te spółki wodne jeszcze działają sprawnie. Natomiast w większości to jest w ogóle fikcja. Rolnicy nie płacą składek, albo płacą z dużymi oporami. No i jest po prostu... Chyba z 5 razy wysyłałem do Sejmu prośbę o nowelizację ustawy, żeby na przykład można było spółkom wodnym pomóc z budżetu województwa czy z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No jest ciągle mur nie do przebycia, ustawa o finansach publicznych, no nie do przebycia po prostu. A ludzie oczywiście protestują, zalewa ich nie tylko pola, ale i domostwa. To jest po prostu, to się robi rzeczywiście, zgadzam się z panami wójtami, olbrzymi problem. Zwłaszcza kiedy są tak zwane mokre lata. Teraz co do tej kwestii pańskiego problemu, panie wójcie, mówię tutaj pana wójta Stanisława Roma. Wszystko się zgadza, tylko proszę państwa, no pamiętajmy o jednej rzeczy. My mamy 1 831 000 000 w ramach RPO. Jak to pomnożymy razy 4, chociaż na początku mnożyliśmy 4,70, bo tyle było euro. Dzisiaj już jest to 3,90. Jak to pomnożymy, no to jakby tego nie obracał tego kota, jakby nie liczył, przepraszam, to jest około 8 miliardów złotych. A nawet już mniej. Natomiast wniosku do RPO złożono na kwotę przekraczającą 16 miliardów złotych. A szczególnie w takich obszarach jak drogi, gospodarka wodno-ściekowa, edukacja, to po prostu wniosków było nawet na 6 razy, nawet 10 razy tyle, ile pieniędzy w poszczególnych alokacjach. No i ja powiem tak, gdybyśmy mieli środki w tych działaniach, to przecież zarząd województwa, jednostka, no to jesteśmy ostatnimi ludźmi, którzy by nie chcieli wam pomóc i tych środków przekazać. Oczywiście przy okazji oceny były problemy. No proszę państwa, ale nigdy na tą skalę nie robiliśmy tych programów. No, SPOR, przecież przypomnę, to było 300 milionów euro. 6 razy mniej.
I proszę Państwa, no pojawiły się problemy. Nawet kompleksowość tak zwana. Czy wodociąg z kanalizacją jest kompleksowy? Czy jak się do kanalizacji, przepraszam, do wodociągu dobudowuje kanalizację, to jest to kompleksowe, czy nie? No, to jest ta cała, że tak powiem, użyję tego słowa, że może nie powiem, upierdliwa procedura unijna, która wymaga tych wszystkich etapów formalnych, merytorycznych, strategicznych, oceny, ta jawność, prawda, że wszystko trzeba ocenić, potem pokazać, no to się pojawiają protesty, no to sprawdzamy i w tej gospodarce wodno-kanalizacyjnej rzeczywiście mamy olbrzymi problem. Ja mogę tylko powiedzieć tak, że no niech Pan wykaże trochę cierpliwości, bo ja wierzę, i tak było przy sporze, że jeżeli ktoś zrobił rzecz i zrobił, zaryzykował, zainwestował, to w końcu był taki moment, w którym nam projektów brakło, żebyśmy to wszystko rozliczyli. Niestety były to pieniądze dopiero w odłożonym czasie. Ale jest też tak, że część z tych projektów, które są w tej ponad tą kreską, czyli są tak zwane biorące, wypada z różnych względów. Chociażby z powodu braku tych środków własnych, bo niektórzy się przeliczyli po prostu. Złożyli projekty na wiele milionów przy budżetach. No nie wiem, dlaczego tak zrobili, ale zrobili. Były projekty dobrze ocenione, więc nie wiem, czy oni będą w stanie zrealizować. Więc panie wójcie, no niech pan nie traci wiary, no trudno, musi pan zapłacić, zapożyczył się pan. Ale przecież to nie, pan tych pieniędzy nie stracił, czy nie zmarnotrawił, tylko za to coś jest. A proszę wierzyć, że jeżeli tylko będzie możliwość, to na pewno będziemy brali przede wszystkim te projekty, które są skończone, rozliczone i będziemy też starali się nam pomóc. Inne odpowiedzi tutaj na tym etapie nie mogę udzielić. Bo jeżeli nawet jest wysoko oceniony projekt po protestach, to on może być tylko wtedy uwzględniony, jak będzie kasa. A na razie w tym obszarze ten limit jest wyczerpany, przynajmniej hipotetycznie, tak? No zobaczymy, jak będzie faktycznie. Myślę, że zresztą tutaj pani dyrektor potwierdził chyba z całej rozciągłości to, co powiedziałem. Tak? Ale niech pan wierzy, bo ja pamiętam, że po tamtej perspektywie finansowej w sporze to nie było takich, co zrobili rzeczy sensowne, pożyteczne i w końcu nie rozliczyli kroków. Prawda, panie dyrektor? Uzupełniając wypowiedź pana marszałka, powiem, że w sporze prawie 100 milionów złotych, na 100 milionów złotych jeszcze mogliśmy wesprzeć właśnie projekty, które były już zrealizowane i naprawdę szukaliśmy tych projektów, żeby móc je właśnie zrealizować środkami, właśnie sfinansować środkami unijnymi z tej pierwszej perspektywy. W tej chwili również my widzimy, że te oszczędności powstają. Po pierwsze, powstają po przetargach oszczędności. I to są nawet dosyć spore oszczędności, bo są to prawie 30% oszczędności. Teraz, jeśli jest na liście rankingowej 21 projektów, prawda, przeliczyć alokacje i każdy ma średnio 30%, a są projekty, gdzie są oszczędności większe, nawet 40% oszczędności. Więc dla tych z tą wysoką pozycją rankingową, bądź po protestach, po prostu na koniec perspektywy te pieniądze się znajdą. Szanowni Państwo, tak, bardzo proszę. Dodać jeszcze wskaźnik związany z liczbą mieszkańców, czyli
Marszałek, bardzo proszę. Bardzo krótko, no z tym spoczynkiem, gdzie to już walczymy tak parę ładnych lat, czy może już nawet naście. No nie ma, proszę Państwa, to jest trochę tak, jak powiem wam, jak dyskusja w tej chwili w Unii Europejskiej, czy wystarczy PKB. No bo jak się przyjrzeć rozwojowi województw i regionów europejskich, to każdy widzi, że takie suche PKB to nic nie mówi. Bo co z tego, że Mazowsze ma najwyższy poziom PKB w Polsce? Że ten dochód, tak, to też to jest tak, jak gdyby na poziomie makro, tak? Przekroczył średnią unijną. Jak jest, nie wiem, gdybyśmy to odnieśli do poziomu krajowego, to jest... Jeżeli byśmy Polskę przyjęli za 100%, to dochody Warszawy są 300, a powiedzmy gmin wiejskich na poziomie 50 albo 40%. Jak się to uśredni, no to wychodzi, że to jest dobrobyt. Natomiast my wiemy, jakie są problemy wewnętrzne. Podobnie, że ma się z tymi wskaźnikami na poziomie gmin czy poziomie powiatu, bo tam mają wskaźnik P. No my staramy się to jakoś przy tych różnych programach, zwłaszcza tam, gdzie mamy wpływ, no, uwzględniać gęstość sieci osadniczej, prawda? Czyli pośrednio to, co pani mówi, prawda, nie tyle może ilość ludzi, co gęstość zaludnienia, bo wiadomo, że jeżeli ma się niski poziom zaludnienia, czyli niską gęstość, no to problemy są też większe, bo trzeba więcej tych sieci na przykład wodociągowej zbudować. Natomiast nie ma tak naprawdę do końca zupełnie obiektywnych elementów. To musiałby być nam jakieś bardzo skomplikowane algorytmy. My staramy się te strumienie pieniędzy kierować sprawiedliwie i no właśnie, no, czy przez takie jakieś dodatkowe punkty dotyczące poziomu bezrobocia, czy gęstości zaludnienia, czy nie wiem, tak jak tutaj ten czynnik przyprawy dotyczący chociażby no, zabytkowych obiektów, które wprowadziliśmy, czy te otuliny, czy Natura 2000, mówimy, że nam jest trudniej. No ale tak, żeby znaleźć taki jakiś złoty środek, który wszystkich zadowolił, to ja już nie raz, myśmy na zarządzie to dyskutowali, ale jeżeli chodzi o programy europejskie, to nie było konstruowane uszczegółowienie do RPO, no, nie jesteśmy tak naprawdę w stanie wszystkich w tej wielkiej różnorodności tego województwa wszystkich czynników wskazać, ale ciągle poszukujemy. Ciągle poszukujemy i wydaje mi się, że w następnej perspektywie finansowej będziemy bogaci o te doświadczenia i sporu, i RPO obecnego i będziemy szukali takich rozwiązań, żeby jeszcze bardziej diagnozować, tak? Zresztą zabiegamy o to też na poziomie europejskim, bo jak mówimy, że no Mazowsze jest takim przykładem, wydaje się, że nawet byśmy się przebili przez taki brak zrozumienia, i mówimy, że dla regionów, które są między 75 a 100% średniej europejskiej, już nawet specjalną nazwę udało się wprowadzić, to są tak zwane regiony przejściowe. I nawet jeżeli nie będzie w pełni finansowanie w takiej wysokości jak teraz w tym metodzie berlińskiej, no to te regiony przejściowe będą potraktowane w tej perspektywie 2014-2020 nieco inaczej niż te, które już dawno przekroczyły tam 100% poziom dochodu w średnim unijnym. Więc mogę tylko odpowiedzieć tutaj na pani, że rozumiem wasz żal, wasz